15.30, czas na pierwsze dziś wydanie naszego serwisu informacyjnego Kurier Opolski Flash. Wiktoria Katus, zapraszam. Do Głuchołaz mają dojechać pierwsze części nowego mostu, jednak najpierw trzeba usunąć pozostałości po starej przeprawie, która została uszkodzona przez falę powodziową. Szczegółowe informacje ma Kamila Korzeniowska, która jest na miejscu. Kamilo, jak wygląda sytuacja? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dokładnie tak, znajdujemy się w Głuchołazach i tutaj trwa wielkie sprzątanie, a w zasadzie odgruzowywanie miasta, ale to, na czym należy najpierw się skupić, to ten charakterystyczny most, o który heroiczną walkę stoczyli strażacy, wojsko oraz mieszkańcy. On niestety nie przetrwał pod naporem wody, uległ całkowitemu zniszczeniu. Dzisiaj trwa właśnie sprzątanie po tej tymczasowej konstrukcji. Pracuje wojsko, pracują strażacy. I co dalej? Około 2 dni zajmie to sprzątanie pozostałości po tej przeprawie tymczasowej. Za kolejne 2 dni mają już tutaj przyjechać pierwsze części mostu tymczasowego i wówczas znów ten ruch między jedną stroną miasta a drugą będzie możliwy, bo tutaj trzeba przypomnieć, że w Głuchołazach po tej wielkiej powodzi prawie wszystkie mosty zostały zerwane i zniszczone, więc to poruszanie się po tym mieście jest bardzo, bardzo trudne. A teraz mogą Państwo też spojrzeć na Białą Głuchołazką, czyli rzeka, która wylała. Ona się zmieniła nie do poznania. Byliśmy tutaj tydzień temu w czwartek. Byliśmy w piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek. No, cały czas w zasadzie monitorujemy co dzieje się tutaj w Głuchołazach i bez porównania. Rzeka wróciła do swojego koryta, ale woda pozostawiła olbrzymie zniszczenia. Te prace trwają nie tylko na moście, ale odgruzowywane jest całe miasto. Sprzątanie trwa w mieszkaniach, na podwórkach, pomaga wojsko. Mieszkańcy dalej są fizycznie i psychicznie wykończeni, bo wiele osób nie ma gdzie wrócić. Straciło też wiele miejsc pracy, więc ta sytuacja w Głuchołazach jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. I to, co Państwo oglądają, to nie są sceny z filmu katastroficznego. Tak wyglądają Głuchołazy, miasteczko w województwie opolskim na południu Opolszczyzny, gdzie woda dotarła jako pierwsza i zostawiła olbrzymie zniszczenia. Kamilo, dziękujemy bardzo za relację. Do późnych godzin nocnych trwała heroiczna walka na wałach w gminie Dąbrowa. W 3 punktach – Żelazna, Niewodniki i Narok – pracowali mieszkańcy, służby, a śmigłowce transportowały big bagi z piaskiem do punktów, w których dochodziło do przecieku. Na miejscu była Hanna Honisz, a to jej relacja. Dramatyczna walka o wał na Odrze, ponieważ wał przecieka, zalewa okoliczne miejscowości. Tutaj zaangażowanych jest kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Działają także ochotnicy, byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Za chwilę wrócą. Działa również policja. W akcji pomagają 2 śmigłowce Mi-17. To są duże śmigłowce, które zabierają big bagi z piaskiem oraz transportują tam, gdzie wał jest uszkodzony, aby go wzmocnić. Ta woda zalewa nie tylko Narok, ale także okoliczne miejscowości. Między innymi ucierpiały już Niewodniki. Tam całe pola są zalane i mieszkańcy własnym asumptem próbują ten wał zabezpieczyć i wzmocnić. Śmigłowiec zabiera te wielkie worki, transportuje na wał po to, żeby mieszkańcy nie ucierpieli jeszcze bardziej i żeby nie zostały zalane ich domy. Akcja trwa właściwie od wtorku przez cały czas i do wczesnych godzin rannych na pewno potrwa. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Wczorajszej nocy fala powodziowa w brzegu osiągnęła swoje maksimum i od tej pory poziom wody systematycznie spada. To trzeci dzień wzmożonej czujności zarówno służb, jak i mieszkańców. Były wzrosty niewielkie od wczorajszego wieczora, niewielkie wzrosty, około godziny 2 osiągnęliśmy maksimum i od tamtej pory woda stopniowo spada. Ostatni odczyt, o ile pamiętam, 7,07, czyli kilkanaście centymetrów poniżej szczytu, który przeszedł przez brzeg. Póki co czuwamy. Na razie zwolniliśmy tylko wolontariuszy, poprosiliśmy, aby pozostali w swoich domach, w swoich szkołach i obserwowali strony Urzędu Miasta. W domu brakowało 19 centymetrów, żeby wpłynęła woda. W tym roku
Bardzo dużo wojsko pomagało i chwała im za to i szacun. Wczoraj zostały podjęte działania i dzisiaj są kontynuowane. Układane są worki między mostami. Tutaj z tyłu w tle mamy most Piastowski. Za tym mostem jest jeszcze kanał Odry i tam jest kolejny most. Między tymi mostami te ulice Nagrobli, ulica Błonie i Plac Drzewny. Tam niestety woda się dostała i istniało duże zagrożenie, że ta woda wyleje się na drogę tą krajową. Druga taka najważniejsza nasza funkcja w tej chwili jest rozpoznanie terenu od Placu Drzewnego w dół do oczyszczalni ścieku. Tutaj pracują żołnierze na łodziach saperskich. Musimy się jakoś wspierać, jednoczyć jako Polacy i damy radę, wyjdziemy z tego kryzysu takiego, bo tego nie przeskoczymy. Jest woda i przed wodą nikt nie ucieknie. Przed ogniem można się uchronić, ale przed wodą już nie ma żadnych szans. Osobłoga powoli powraca do swojego naturalnego stanu. Wraz z zejściem wody odsłania się skala szkód, które żywioł wyrządził na terenie gminy Głogówek. W powodzi najbardziej ucierpiały Kierpień i Przysiółek Dzierżysławic. W drugiej z tych miejscowości strażacy stoczyli 9-godzinną batalię o życie małżeństwa z dziećmi. Złapała nas fala tutaj, jak żeśmy próbowali wyjechać, złapała nas fala i no, strażacy musieli nas ewakuować. Auto utknęło w wodzie? No, tak. Przez 9 godzin byliśmy uwięzieni w aucie i trwała akcja ratownicza nas. Także tutaj skuterami wodnymi po prostu wywozili pojedynczo każdego. Jak dzieci zareagowały na tą samą sytuację? Raczej dzieci były w miarę spokojne, żeśmy uspokoili dzieci, to były spokojne. Zagadywaliśmy to i spokojnie to przeszły. Sytuacja jest bardzo trudna. Woda odkrywa swoje niszczycielskie dzieło na naszym terenie. Uszkodzenia te najbardziej dotkliwe i bolesne oczywiście w domach mieszkalnych, ale poważnym uszkodzeniom uległa także infrastruktura, między innymi kanalizacyjna na naszym terenie. Zalana była oczyszczalnia ścieków, która do teraz nie funkcjonuje. Jak zapewnił premier Donald Tusk, nikt nie zostanie sam i bez pomocy. Dla wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku powodzi lub podtopień w południowo-zachodniej Polsce, są dostępne różne formy wsparcia. Pomoc nie będzie dotyczyła wyłącznie osób fizycznych. Bezpośrednia pomoc bezzwrotna, finansowa, to jest 2000 zasiłku powodziowego i 8000 zasiłku bezzwrotnego. To jest ta pierwsza pomoc w najbardziej prostej formie, która nie wymaga żadnych dodatkowych czynności oprócz złożenia wniosku u siebie w gminie, w OPS-ie, który wojewoda koordynuje, przekazując środki, gmina wypłaca. Jeżeli siedziby organizacji zostały zalane, nie wiem, Ochotnicza Straż Pożarna, która ratuje życie, jeździ pomagać wszędzie w terenie i ich siedziba została zalana, to my mamy środki do 20 tysięcy złotych na to, żeby mogli tą siedzibę odświeżyć. Centrum wystawienniczo-kongresowe w Opolu zostało przekształcone na punkty zbiórki i dystrybucji artykułów oraz żywności niezbędnych dla powodzian. Dziś pierwszy transport z pomocą wyjechał do dotkniętego powodzią Lewina Brzeskiego. Jesteśmy w miejscu, w którym no jest takim hubem, w którym zbieramy pomoc, która trafia w tych dużych ilościach z różnych części Polski, od różnych instytucji, od firm, od różnego rodzaju organizacji. No, trzeba najpierw to zgromadzić, żeby móc później przekazać do bezpośrednio zainteresowanych, bo wiemy, że dojazd na przykład do Głuchołaz czy w tej chwili do Lewina jest mocno utrudniony. Tak jak deklarowałem, oczywiście użyczymy ten obiekt, bo on się już sprawdził przy innych akcjach pomocowych bardzo dobrze, zresztą w ocenie wszystkich stron w tej chwili jest to najlepszy punkt i logistycznie, i pojemnościowo. W związku z tym oddajemy go do dyspozycji pani wojewody. Wojsko działa tutaj na zasadzie typowej logistyki. 10. Opolska Brygada Logistyczna współpracuje z innymi jednostkami wojskowymi, również z podchorążymi i właśnie w tym miejscu, w Centrum Wystawienniczym w Opolu, działamy w oparciu o halę, gdzie pojawi się pomoc z różnych miejsc w Polsce. Powódź to tragedia, która dotyka nie tylko fizycznie, lecz to także ogromne obciążenie psychiczne. Zarówno dla ofiar powodzi, jak i osób, które są zaangażowane w niesienie pomocy. Urząd Miasta Opola otworzył specjalną infolinię. Nad sposobami takiej formy wsparcia pracuje również Urząd Marszałkowski. Każdy przeżywa tę sytuację na swój sposób i to nie jest wstyd korzystać z pomocy. Po to te numery uruchamiamy, po to właśnie, aby ci mieszkańcy mogli znaleźć chwilę oddechu. Czasami nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić sami. Czasami nie wystarczy rozmowa z rodziną czy przyjaciółmi. Warto czasami się wygadać, tak w cudzysłowie, komuś obcemu, komuś ktoś na tym zna.
i znaleźć właśnie tam pomoc. Także te numery są dla waszej dyspozycji, drodzy Opolanie. Korzystajcie z nich w razie potrzeby. To bardzo ważne, abyśmy w tym trudnym czasie potrafili poradzić sobie z tym wszystkim, co dotyka naszych sąsiadów, nasze gminy, nasze powiaty, całe województwo. Wiemy, że to, co dzieje się w głowie, ma wpływ na wszystko. I tak bardzo ważne jest przepracowanie tej traumy. Wielką wodę, która przeszła przez Lnysę i Lewin Brzeski, relacjonuje także program Sprawa dla reportera. Już o 22:05 w telewizyjnej jedynce będzie można zobaczyć efekt współpracy Elżbiety Jaworowicz i TVP3 Opole. Jestem bardzo wdzięczna ośrodkowi w Opolu, ośrodkowi Telewizji Polskiej, ponieważ sami nie dalibyśmy rady. Przecież nie wiemy, dokąd dojechać. Jest noc na przykład. Jedziemy, zamknięte drogi. Chcemy dojechać z innej strony, zamknięte. Nie widać. I co było? Dramatyczne sceny także naszej ekipy. I gdyby nie ośrodek w Opolu, to byśmy nie dojechali. I tu jest część tej solidarności, którą obserwowałam z wielkim wzruszeniem. Widziałam ludzi, którzy zostawili swój dom zalany i przyjechali własnym sprzętem, żeby innym pomagać. I to jest największa umiejętność pokazania i operatora, i całej ekipy, i tej nadzwyczajnej zdolności kamery telewizyjnej, która umie wjechać w duszę człowieka. Na tym kończymy wydanie Kuriera Opolskiego Flash. Przypominam, że wszystkie aktualności mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych naszego ośrodka. Warto też obserwować witryny samorządowe. Teraz to wszystko, ale spotkam się z Państwem ponownie w kolejnym wydaniu Kuriera Opolskiego o 16:30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.